O kurwa, czekajcie, kamerka. Czy dzisiaj coś pod Wiedźminie? Czekajcie, ogólnie jest kurwa plan taki. Miał być Wiedźmin, ale chyba będzie inna kolejność, widzowie. 2 albo 4 lutego wychodzi Dying Light 2. Bym przeszedł z ekipą. Jeżeli będzie fajny, bo jeżeli nie, to go wyjebiemy. Potem chyba 14 albo 18 wychodzi Horizon Zero Dawn, kurwa 2. I to bym też przeszedł sobie sam. Solo, na konsoli. I potem Wiedźmina zagrał. Wygląda jak pelikan w tej koszulce. Haha, dzięki. Ty, właśnie słuchajcie tego. Ogólnie to jak wiecie, mam te przygotowania do walki. Dla mnie to nie ma problemu, żeby streamować, nie? To nie jest jakieś trudne. Bardziej trudne byłoby, byłyby godziny do ogarnięcia, bo tutaj koledzy się wpisują na tydzień. Ale okazuje się, że są zdalne. Dla mnie rano jest bez problemu wstawać. Trening se zajebie po streamie. I gitara, kurwa, nie? No, a w czwartek mam sesję zdjęciową do fejmu. Ty ba, jakie kurwy! Patrzcie, widzowie. O, bo jeszcze jest kurwa brzuszek w chuj, nie? O, to jeszcze spadnie tak, o tak, o tak przynajmniej. O tak o spadnie. I kurwa teraz robią sesję. I kurwa będę wyglądał jak kurwa zjeb, debile. Zamiast zrobić przy samej gali. Jak mi taki ludzik wyjdzie z brzucha jak u popa, to jaja będą. W ogóle ten facet jest taki kurwa jakiś, nie wiem, jak starszy brat kurwa z chorobą. Naprawdę, taki kurwa pełen energii i nagle taki kurwa smutny się robi. Jeszcze nie rozczaiłem go kurwa. Kurwa nie mam ja bola od pasuta, gdzieś zaginął. Ktoś zajebał kurwa. Jak idą treningi? Spoko. Jeśli lubicie oszczędzać na zakupach w sieci, to koniecznie zainstalujcie wtyczkę Letyshop. Ja to nie mam żadnej wstawki na YouTubie, bo jak nagrałem tą, znaczy żadnej, no w sensie ostatnio, bo jak nagrywałem tą jedną do Opera DeFi, czy jakoś tak, DeFi. Ja pierdolę, mi to zajęło z 20 minut, więc uznałem, że się nie opłaca. 20 minut za 5k, przejebane. Siema. Za 5k? Doki jest, kurwa, jakiś przejebany. Za 5k to ja bym, kurwa, się zastanawiał nad tą stawką. Nie no, że wielokrotność tej kwoty. Cenię was więcej niż 5000, widzowie. Może jesteście w szoku, ale za 5000 bym was nie sprzedał. Ani nawet wam czasu nie marnował na oglądanie jakichś wstawek. I jak już mowa o Team X, Lexi uchyliła nieco Romka tajemnicy na temat tego, jak wyglądało życie we wspólnym domu. Okazało się, że za spóźnienia na nagrywki były kary finansowe, musiała płacić za pokój. Kurwa! Co? Szczerze, to zajebiście! Jakby u nas takie coś było, to by był totalny sztos. A płaciłaś za pokój? Mhm. Tak. A ile kosztował taki pokój w Teamie X? Ja płaciłam z początku 4,5 koła. Kurde! Ty, 4,5 koła, widzowie, to jest kurwa spoko mieszkanko w Warszawie. Ale nie. Czekaj, ona za pokój przecież płaciła! Ja pierdolę, ale skam! A także wychodzi na to, że w powietrzu krąży kolejny zasięgowy ship, tym razem pomiędzy... No, Marcin Dubiel z Natsu, to by była taka odwrócenia sytuacji. Te dziewczynki, kurwa, na... No nawet nie wiem skąd są te dziewczynki, no powiedzmy, że z TikToka, to by się posrały, kurwa, z zawiści. Tak nie generuje wyświetleń, jak publiczne związki w sieci. Jezu, to ja też jakiś związek zrobię. Ale Rewo nie pomyślał, bo nic tak nie publikuje, nie ten, nie odpierdala zasięgów do góry jak publiczne związki w sieci. Ale pomyślcie, widzowie, że związek byłby jeszcze homoseksualny, czyli na przykład jak ja z Lukim bym się siutututu. To jest kurwa związek. Olak, schodzę do starych, a ojciec streama ogląda. Dobrze, to teraz pozdrowienia dla ojca Holaczka. Bardzo miło mi pana poznać i proszę spojrzeć na swojego syna, bo zachowuje się jak dziewczyna. Myślę, że przyszłością jego jest, tak zwane patrzenie, jak ktoś rucha jego dziewczynę i trzyma jej za rękę. Nie, no co ty gadasz, ja pierdolę. Nie mogę, budyń. Kurwa mać. David, co się robi z policją? Nie lubi się ich. Vicky Gabor ma swobodny dostęp do kasy. A ona nie ma kurwa 14 lat? Vicky, wczoraj było zakończenie roku szkolnego. Miałaś okazję być? Oczywiście, musiałam być. No i jak było? No i jak było? Było naprawdę fajnie. No bo jakoś życie się polepszyło. Czy bym miał dymał?
Nie, mam dziewczynę. Dawidku, a ty byś tam zakręcił? 8? Nie, no, 14 lat. A ja nie wiem, czy ona ma 14 lat. Nie. Czekaj, ja sprawdzę. Wiki Gabor wiek. Tak, 14, kurwa. To nie było pytania, przepraszam. Urodziła się w Niemczech, wychowywała w Wielkiej Brytanii. Niedawno zamieszkała w Polsce. Ja pierdolę, w 2007 roku się urodziła. Czajcie? W 2007. Dobra, idę po te, po orzechy, te. Włoskie, wiesz? A co już tak naszło? No bo ja, głupie jak oglądam te kurwa filmy. A co ci dadzą orzechy włoskie? No one wyglądają jak mózg. Aha, okej. Okay. O Jezu, jaka wszechmika. Ale nie, one serio chyba pomagają w myśleniu. To czemu my, David, nie wpierdalamy orzechów włoskich? Nie wiem czemu. Wam nie trzeba. Ale widać. Wam nie trzeba. A, dzięki za komplement. Wam nie trzeba, wiecie, jest chłopaki, nie? Bo dzisiaj schodzę i widziałem, jak oglądał. A twój tato na czym ogląda? Na kosy siedzi. Na tablecie. Na tablecie ogląda Jabczana? No i kawę pije. Ale świrus. Pozdro dla taty. A ty ile będziesz rekonwalescencję miał? Minimum 6 miesięcy. I co, ty 6 miesięcy będziesz tak pizdę zamulał? Nie, ale najgorzej na TikToku mi się ciągle polecają jakieś drinki nowe, a tak bym się już chciał najebać, ja nie mogę. Jeszcze wchodzę 2 dni temu na Discorda i wieśniak pyta, czy jak wrócę do Warszawy, to pijemy. No ale nie wiem, czy to jest warte oglądania. Zobaczymy, zobaczcie ten strój i wtedy powiecie, poczekajcie, zobaczcie ten strój. I sami zdecydujcie, że nie warto. No nie warto oglądać, no patrzcie, no nie warto dla tego stroju oglądać. To jest mój pierwszy raz, nigdy w życiu. Nigdy w życiu ze sportem walki nie miałeś styczności. Ty, Wersow niby taka, o ten, ale tutaj umie słowem zamanipulować. To mój pierwszy raz mówi, to ten. Tak jest, a ty ale jest gipka. A czemu w skarpetkach w ogóle? Kurde, no wiem, ale tutaj lekcji cały czas ciśnie. Też robisz takie fikołki gruby na treningach? No? Kurwa, raz musiałem za karę nakurwiać fikołki z 5 minut i się mało nie zżygałem. Wracasz. O, Polina przez okno mi macha. No ma duże dłonie, nie? Rękawice na sobie. To git właśnie, kurwa, niech się napierdala łapę, kurwa, ma jak ten. Jak, kurwa, młot. Wyśmiałam na nagraniu, że przyszłam na trening MMA w dżensach wymalowana. Ciekawe, czy jakby tak się ściśnie chuja dla Fliza, to czy wystaje jej ręka na chuja? Ty, jak Freeze nie może, to niech wyjdzie Wersow, szczerze. Ja bym w chuj obejrzał Wersow, jak się bije. No nie wiem, jakoś mnie to ciekawi w chuj. Tak skurwa... Żeby jej tyce pękły? No nie chcę wcale, ale... Ło kurwa, ale tu... Ty, ale mam nadzieję, że znowu nie będzie tak jak Lexi Natsu, że się poubierały w jakieś te... koszulki wszystkie, ten, nic nie ten. Źle się jakoś to wyglądało. Ale tak szczerze, jeżeli... Freeze robi te kąpiele w kisielu, to Wersow też w kisielu się powinna napierdalać. A ona już była w tych odcinkach z kisielu? Czy to było wszystko na kindze opierane? Winy. Co? Na kindze. Na kindze chyba cały kisiel był opierany. No właśnie, to powinno... Bez kitu, ale że Kinga w bąbelkach musiała się kurwa tarzać w kiślu, kurwa. Jakieś wypinki robić, a potem kurwa przychodzi Wersow i księżniczka i nawet do kiśla nie chciała wejść. Max co przy basenie nagrywała, żeby strój kąpielowy nowy pokazać. Ale Lexi ma mega fajnego trenera, też tak na wszystko zwraca uwagę, więc fajnie, jest taki skupiony. Jestem ciekawa, ale czy się boję sparingu, sparing. No spoko ma zrobione. Ja nie chcę walczyć ogólnie w przyszłości, dlatego że... Nawet dla, wiesz, tak dla siebie? Nie, ja mam z tego, że ja chyba bym się nie pogodziła z myślą, że mogłabym coś komuś zrobić, nie? Coż ona gada, kurwa? Ta pierdolenie. Nawet jak nie lubisz komuś robić krzywdy, to nawet się nie zastanawiasz o tym, żeby nie robić krzywdy, tylko myślisz tak, kurwa, widzowie kupony postawili, nie możemy przejebać, się wkurwiał. Takie jest bardziej myślenie. O, daj jest. Spróbuj piszczelem bardziej. Piszczelem nie stopą. O, daj jest. O, jeszcze raz. Za ujęcie, tak? Nie chodziło ci o low kicka.
No. Mnie też to boli. I myślałem, że nie trzeba takich oczywistości tłumaczyć. Nie kopię mocno. Trochę? A dawaj, dawaj, jest nie. Trochę! Że ona ją dygła tylko. Przekleła. Teraz się nie, to idzie. No, napierdala ją, Lexi! Sparinga, nie gadanie. No napierdala ją! No co? Kurwa. Lexi mnie pobiła. Zajebiście. Ale cię pobiła. No, coś ona kurwa! Zamknij mordę, kurwa, bi! Ja pierdolę, na chuj ty gadasz tyle? Je pierdolę. Pan, to jest straszne. Trochę tak się zachowałam jak taka trochę taka. Co tu mówiąc, no. Trzymam mocno kciuki za Lexi. Życzę powodzenia Fagacia. Całym serduchem jestem z Lexi i jej bardzo kibicuję, żeby wygrała, bo widać, że się bardzo stara. To by był świetny stream. Taka kompromitacja. Bym się mógł z tego rok śmiać. Oby się wydarzyło. I się zdaje, że Maxiu by się czerwienił tutaj czas, nie? Nie, no fajnie jakby przyszła. Super by było. Ja pierdolę! Ksajo! Ksajo! Proszę, zróbmy sobie zdjęcie! Od kaski odjebało. Wytatuowałem sobie Boxdela? Jesteśmy już dziebani, nie wiem ile szyki. Ty, Szczuras, ty masz tatuaż jakiś? No mam. Serio? A! Kurwa! Przypomniało mi się! O, kurwa mać! O kurwa, masz, ty masz najlepszy tatuaż, jaki istnieje w ogóle. Kara, it's happening. It's happening. Keep it. Hi. Hi. Kurwa, ja bym chciał mieć niedźwiedzia. To jest najlepsze zwierzątko. Można go karmić, wszystko umie sam zrobić. Umie sztuczki, umie jeździć na rowerze, jak się go nauczy. Sucharem mógłby się pobawić. Jakby suchar śpierdolił, to po prostu nie musiałem iść, tylko w niedźwiedzia bym wysyłał. Przypominam ci, że już miałeś jedno zwierzątko. No tak, ale właśnie kameleon był chory, a niedźwiedź by nie był. Ja bym chciał mieć miodożerę. Ja no już mam bekę z tego kameleona, ale on naprawdę był chory. Widzowie. Parapapapa. Moja droga, kiedy ty byłaś ostatni raz w domu? Bo chyba jeździsz po Polsce, co? Kochany, ja nawet nie pamiętam. Naprawdę, nie pamiętam, nie wiem. Może z miesiąc temu? Ja już nie powiem ci, przepraszam, ale nie jestem w stanie tego określić, bo jestem non stop w trasie. Ty, David. Co? Podoba ci się Roxy Węgiel? Wyglądowo w porządku, ale nie znam jej. Ona podobno nie ma czasu na chłopaka, musi się chyba przekonać. Ale nie, ja nie podoba mi się, bo skamuje na płyty. Jak jest to? No miała być promocja. Ale to Empik, nie ona. Szczerze mówiąc, jakoś teraz nie mam. Nawet nie chciałabym mieć w sumie chłopaka, bo nie mam czasu. No jak, ja jestem otwarta na to, co mi życie daje, że tak powiem. David! Co powiedział? Że jest otwarta na Davida. Więc... Tak? Tak, tibijskiego zadymiarza. Tak do tego podchodzę i nie szukam nic na siłę po prostu. A teraz takie standardowe pytanie. Chłopak show biznesu czy spoza? Ta jedyna. Spoza. Spoza show biznesu, a wiesz, oni internet nie traktują jako show biznes. W miłości chodzi o to, żeby sobie wzajemnie pomagać, nie tylko żeby on był moim pomocnikiem, wiesz, żeby to tak nie wyszło. Ty, jakoś gada tak w miarę normalnie. Że szukam pomocnika, bo nie o to chodzi. To wygląda jakby Tyler sam wszystko trzymał, kurwa. Nie wiem, ale tak to wygląda. Bez kitu nie starają się. Omyt, tak?
Czy tchułe, tchułe, ja ich mylę. Te niki. To nawet mogła być dobra zabawa, ale kurwa widzowie, kupujesz taki samochód, potem ci się okazuje, że ci się nudzą takie zloty i co. Poza tym nie ma tam hype, muzyczka nie leci tak o, tylko jest cicho. Więc hype. To leci muzyczka zawsze na takich zlotach. Normalnie z głośników puszczają? No przyjeżdżają jakieś samochody, gdzie kurwa samochód kosztuje 1000 zł, a na głośnienie 15 i napierdalają. O, bez kitu kurwa, no tak. Wydaje mi się, że u nas nie ma takich zlotów, że takie fury. Czy są? Są dojebane szczury, szczura z dużo fur, czy? Bo ty jeździłeś na te zloty. W Warszawie są całkiem dojebane, no, tak szczerze. Bawię? No. To kupujemy jakąś furę i robimy vlogi ze zlotów? Ja mam pomysł pewnie. Ja mogę kupić, ale tak za 400 koła max. Kupmy starą BMW za dwie dychy, wpierdolmy tam felę za dychę, szczuras, to będzie dopiero coś. Ja już tak miałem kiedyś. Dużo nam Mustangów stało. No bo to dla nich taki samochód, jakbyś się zesrać. Jak to? No ile to, czy ile to jest dla nich? Nie, no kupić takiego Mustanga. Nowe Mustangi ile? W Polsce kosztuje 200k? O, w sensie, ja tu mam wrażenie, że w USA to jak ktoś ogólnie ma bogaty... Mustangi są kurwa niedrogie w porównaniu do jakichś kurwa, nie wiem, innych samochodów niektórych, takich europejskich. Plastikowe tak jest, to najtańszy muscle car jaki jest. Zazwyczaj to się kupują w jakieś, wiesz, bogaci Amerykańcy dla dzieciaków, jak kończą 18. Bez kitu, gdyby nie Diz, to wszystko byłoby prostsze. Kurwa, fajne. Tam jest taki rozpierdol, że policja sobie kompletnie nie radzi z tym, co się dzieje. Moja wymarzona fura? No to jest ten. Taka jak złomek. Polowniczy, tylko przerobiona. Oh my god! Co to kurwa jest? Oh yeah! GTR taki jak ma Marcin. No. Ty jaki śmieszny. Od Freeza skopiował. Od Freeza? No. Pierdolę. Dobra widzowie, ja będę w piątek, jutro mam sesję do Fabe MMA, to mnie nie będzie. Żegnamy się i widzimy się w piąteczek. Dzięki za wsparcie, dzięki za że wpadliście. No i co? I kurwa nara. Nara. O mama, o mama, o mama, o mama.